Nazywam się Paulina Waluk-Szyperska i Marek Szyperski. Budka życia przede wszystkim to jest poprawa bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa w Koszalinie. Oraz turystów. Chcemy na ratuszu, na placu przed ratuszem postawić starą, legendarną budkę, w której znajdzie się defibrylator AED, gaśnica i apteczka. Chcemy też, żeby po prostu zainteresować młodych ludzi. Tak. Świadomością i wiedzą, a przy okazji rozwojem technologii, gdzie każda młoda osoba dojrzała mogłaby sobie zrobić właśnie zdjęcie na tle budki życia, gdzie w środku tej budki znajduje się sprzęt do ratowania życia. Z tego co wiem, to jest parę miejsc w Koszalinie, gdzie już takie budki są, to są głównie instytucje. Na pewno jest w Centrum Kultury 105, bodajże jest w Urzędzie Wojewódzkim. Czy jakby wasza inicjatywa to jest też zwrócenie uwagi na to, że tych budek czy tych defibrylatorów w mieście jest wciąż mało? Ja chciałabym tu zaznaczyć, że takiej budki życia jeszcze nie ma w Koszalinie. Z tego względu, że to będzie autentyczna, legendarna, angielska budka życia, pomalowana w kolor życia przez znanego artystę Cukina w Koszalinie. I trzeba dodać, że te defibrylatory, które są w tych miejscach, które pan wymienił, one nie są czasami dostępne 24 na dobę. Dokładnie. Czasami one są dostępne tylko w czasie otwarcia tych miejsc. Więc tutaj jest też problem, tak? Czyli, bo jak wiadomo, życie nie wybiera godziny i najlepszy sprzęt powinien być zawsze dostępny 24 na dobę. No w takim razie dostępna ta budka będzie w razie potrzeby dla każdego, czyli będzie oczywiście otwarta. Oczywiście, ona będzie otwarta i chciałabym jeszcze dodać, że ona będzie monitorowana, że każde wyciągnięcie sprzętu ratującego życie, defibrylatora, będzie monitorowane i zaznaczone w systemie. Okej, a powiedzcie, skąd pomysł na akurat brytyjską budkę telefoniczną? Akurat brytyjska to jest taka inspiracja z naszych podróży, bo w każdym miejscu, gdzie jesteśmy na świecie, ona się akurat znajduje, czy na Malcie, czy właśnie w Londynie. Czy na Gibraltarze. Zawsze budka angielska kojarzy nam się pozytywnie i zawsze zwraca uwagę wszystkich turystów, więc postanowiliśmy wykorzystać ten fakt do promocji właśnie pierwszej pomocy, czyli przy użyciu defibrylatora AED. Tak, i zaciekawić, bo jednak taka budka, która będzie stała w centrum Koszalina, ona będzie wyróżniała się na tle budynku, bo będzie pomalowana na kolorowo, więc będzie jednak stanowiła zainteresowanie. Nie ukrywamy też, że młodzi ludzie ogólnie dzisiaj mogą nawet sobie nie zdawać sprawy, co to jest defibrylator AED, a dzięki temu, że taka budka przyciąga oko, ktoś z ciekawości podejdzie, zrobi sobie zdjęcie, przeczyta, dowie się, czym taki defibrylator jest i do czego on służy. Tak, myślę, że to jest takie zachęcenie w prawidłowy sposób. Wiedza, ciekawość i zupełnie coś innego. Czy to znaczy, że też będzie połączona z tym akcja informacyjna bądź w mediach społecznościowych? Tak. Oczywiście. Chcemy zrobić taki dzień otwarcia pierwszej pomocy przed ratuszem, gdzie każdy będzie mógł przyjść, przećwiczyć, jak udzielać prawidłowo pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz innych metod, które są dostępne. Tak, to jest nasz cel, żeby zarażać wiedzą wręcz, świadomością, że to jest tak ważne, bo to jest ważniejsze od życia. Zazwyczaj jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zakładając, że szybko się uzbiera ta kasa, bo w takich inicjatywach to jest właściwie kwestia czasu, to na pewno już gdzieś wam przez głowy przemykają kolejne lokalizacje. Macie już jakiś pomysł? Tak, nie ukrywamy, że zgłosiliśmy 40 kolejnych punktów życia do Funduszu Obywatelskiego w Koszalinie. Taki projekt, który będzie właśnie kontynuacją naszej. Bo zdajemy sobie sprawę, że jeden defibrylator nie zmieni całej sytuacji, więc jakby to jest tylko początek, to jest taki jakby punkt, który ma zarazić innych ludzi do... Dokładnie, to jest taka świadomość, gdzie później poprzez takie działania pójdzie łańcuszek życia. Łańcuszek życia, który pomoże każdemu mieszkańcu obywatelowi Koszalina. Chcemy po prostu, żeby nasze zielone miasto Koszalin było bezpieczne. Żeby w razie potrzeby nikt nie bał się udzielić pierwszej pomocy, tak, bo to nie jest nic trudnego, tylko trochę czasami trzeba odwagi i wiedzy. Taki defibrylator sobie wisi i na pewno raz na jakiś czas potrzebuje sprawdzenia, czy serwisowania, czy certyfikacji, jak to wygląda. Czy on po prostu będzie mógł sobie wisieć te 5 lat, na ile jest szacowany tutaj dostęp do monitorowania? Kwota, którą chcemy uzbierać, pokrywa koszt 5-letniego monitorowania i wymiany akcesoriów eksploatacyjnych, czyli wszystkich akumulatorów. Dodatkowo jakby stan defibrylatora jest cały czas monitorowany przez
system. W każdym momencie, jak jest użyty, czy nawet nie jest użyty, codziennie jest, dostajemy informacje odnośnie stanu defibrylatora. Defibrylator posiada także lokalizację GPS, czyli w razie czego, jak ktoś by go wziął po prostu ze sobą, to my możemy w stanie ustalić, gdzie on jest, gdzie on się znajduje. Także jest zabezpieczony przy kradzieży. Tak, i posiada sobie własne unikatowe ID, dzięki któremu jesteśmy w stanie go znaleźć potem na rynku. Ja jednak z tyłu głowy cały czas mam trochę złe podejście społeczeństwa do rzeczy, które są wystawione za darmo i są bardzo wartościowe, więc czy nie boicie się, że po prostu będzie ten sprzęt regularnie znikać? Myślę, że gdybyśmy się bali od samego początku, to ta inicjatywa by nie powstała. Więc my kochamy życie i chcemy realizować tak wspaniałe cele, no i marzenia tak naprawdę. Mamy też jakby wstępne zapewnienie, że i policja, i Straż Miejska będzie też patrzeć na naszą budkę życia, a po drugie budka życia będzie pomalowana przez Cukina, bardzo znanego w naszym okręgu artystę młodego pokolenia, którego ludzie kochają, którego graffiti i murale są podziwiane, więc bierzemy też pod uwagę, że nikt nie chciałby zniszczyć takiego arcydzieła. Po drugie, mi się wydaje, że jakby świadomość ludzi się zmienia. Teraz ta sytuacja z koronawirusem trochę szybko powiększyła. Szczególnie w tej sytuacji, jak teraz żyjemy i życie jest tak bardzo cenne i ta świadomość, którą musimy rozwijać. I nie ukrywamy też, że będziemy szukać partnera jako firmy jakiejś ubezpieczeniowej, która chętnie wstąpi do naszego projektu, żeby ubezpieczyć tą budkę życia. I już takie osoby chętne się powoli znajdują. A powiedzcie w takim razie, jak można was wesprzeć, gdzie można znaleźć zbiórkę i od kiedy ona w ogóle startuje? Więc tak, oficjalnie zbiórka rusza 1 czerwca, a wszelkie informacje znajdziecie się na stronie www.budkażycia.pl. Warto dodać, że oprócz nas w zespole jest jeszcze Tomek i Michał, są to ratownicy medyczni oraz strażacy, którzy po prostu swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami zarażają ludzi tym projektem. Tak, i w ogóle chciałam też dodać, że ta inicjatywa narodziła się podczas spotkania Ery Nowych Kobiet w tamtym roku, Pierwsza Pomoc, gdzie zdałam sobie sprawę, jak tak bardzo ważna jest świadomość ratowania życia. Bo nie wiem, czy pan wie, ale ogólnie jest tak, że w niektórych przypadkach użycie defibrylatora jest jedyną metodą uratowania ludzkiego życia, tak? Że samo sztuczne oddychanie czasami nie pomoże, tak? Jakby czasami dojazd do szpitala jest to tak długi, jak się okazuje, czas, że niestety nie daje się uratować już w szpitalu życia. Więc defibrylator ALD jest jedynym rozwiązaniem w tym przypadku. Więc zaczynamy od centrum miasta, stawiamy budkę życia, a później idziemy po 40 defibrylatorów. Tak, łańcuszek życia w Koszalinie, kolorowy.